stara szkoła pstrągowa mówi, że pstrągów nie łowi się na plecionkę, bo spadają. Łowi się na żyłkę, która jest rozciągliwa. Otóż może kiedyś tak było, jak nie było fajnych wędek i cienkich plecionek. My mamy teraz do dyspozycji różne plecionki, są i niewidoczne w wodzie, 8-splotowe, 12-splotowe. Ja akurat używam 8-splotówki szarej. Tomkowi założyłem białą, tą niewidzialną w wodzie. Co też nie ma specjalnego znaczenia, bo żeby łowić na plecionkę w górskiej rzece trzeba dowiązać fluorokarbon. Plecionka tak naprawdę tu nam jest potrzebna, żeby przenosić brania, żeby można było wyczuć, łowiąc delikatnymi jigami, tak jak łowimy, żeby poprowadzić odpowiednio przynętę. Natomiast ona jest faktycznie w kamieniach łatwa do przetarcia. Dlatego ważne jest zrobienie przyponu strzałowego z fluorokarbonu, ale ważne, żeby on był dobrej jakości. On ma spełniać warunki, jakie ma fluorokarbon, czyli przede wszystkim ma być odporny, tutaj w tym wypadku nam zależy na tym, na ścieranie. On jest przede wszystkim też niewidoczny w wodzie, więc nie będzie nam płoszył ryb. No i nie mało rozciągliwy, także praktycznie bez pamięci. Ten jest świetny, bo on do tego jest jeszcze miękki, więc no fajnie, nie zaburza pracy przynęt. Wiąże go tradycyjnym, wiele razy już pokazywanym, zderzakowym, bez żadnych stosowania kółeczek, krętlików, żeby przez przelotki fajnie przechodziło. Węzeł zderzakowy z jednej strony, 5 razy przewijam. O wiele razy pokazywane, opisywane, więc nie będę się w szczegóły specjalne wdawał. I z drugiej strony tak samo. Ok, zaciągamy. I zderzaczek się spotykają dwa pełki. Teraz po zaciągnięciu obcinam zbędne końcówy z jednej strony, z drugiej strony. O! I praktycznie taki mały supełek, on się sam zaciąga, bardziej jak ciągnę. Natomiast długość, przez przelotki taki supełek bez problemu przejdzie, więc nie będzie przeszkadzał, więc mogę zastosować dużo dłuższy odcinek fluorokarbonu. Właśnie ze względu na to, żeby jak się trafi coś grubszego i będzie odjeżdżało daleko pod kątem, nie przecięło mi o skały plecionki. Także uzbrojona plecionka fluorokarbon dowiązany umożliwia łowienie w skałach bez ryzyka o przetarcie. Ale szkaban! Wypuszczamy rybkę. Trochę do nurtu go odstawimy. Tak.